Witam serdecznie na Kongresie Przyszłości. Moim i Państwa gościem jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, pan Grzegorz Smoliński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Musimy o przyszłości porozmawiać, skoro na Kongresie Przyszłości jesteśmy. A wydaje mi się, że przyszłość Olsztyna zależy od ściągnięcia do tego miasta inwestorów. Jak pan chce to zrobić? No to jest bardzo dobra teza, bo tak naprawdę dzięki inwestorom są wpływy z podatków, a dzięki tym wpływom możemy realizować wiele inwestycji, bo można mieć najpiękniejsze plany, ale nic z nich nie wyniknie, jeżeli nie ma na to finansowania. Jak bym chciał to zrobić? Otóż byłem 3,5 roku prezesem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wiem, jak wiele podmiotów interesowało się inwestowaniem w Olsztynie, ale zawsze na drodze stawały różnego rodzaju problemy ze strony między innymi tego, co się działo w ratuszu, czyli braku planu zagospodarowania przestrzennego, czy różnego rodzaju problemów z komunikacją i ci inwestorzy często lądowali w ościennych gminach. Naprawdę to były dość duże inwestycje, nawet nie tylko w ościennych gminach, ale również w samorządach oddalonych od Olsztyna, chociażby w Nidzicy. Także udało się ściągnąć w czasie, gdy byłem prezesem w strefie, inwestycje na papierze na ponad kilka miliardów złotych, a tak naprawdę inwestorzy zainwestowali dużo więcej. To jest niepowtarzalna szansa, tylko czas płynie i trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli nie teraz, to będzie bardzo duży problem. Czy może w tym pomóc Olsztyński Park Przemysłowy pomiędzy Trackiem a Lubelską? Oczywiście, że może. Powiem panu, panie redaktorze i państwu, że 8 lat temu mówiłem o zagospodarowaniu tego terenu, natomiast jakiegoś większego zainteresowania wtedy nie zauważyłem. Ja nawet podczas bycia radnym miejskim, a równocześnie prezesem strefy, sygnalizowałem ten temat, że możemy tam przy obwodnicy ten teren wykorzystać, trzeba go tylko odpowiednio przygotować. Natomiast to nie nastąpiło i z tego skorzystały ościenne gminy, między innymi Stawiguda, bo niektórzy inwestorzy zainteresowani inwestowaniem w Olsztynie się pojawili w tych gminach. Nawet trzeba zauważyć, że część przedsiębiorców olsztyńskich przenosi swoje biznesy poza granice miasta. No to musi o czymś świadczyć. Pan jako prezes strefy, wcześniej radny, ja jako dziennikarz, mieszkaniec, cały czas słyszeliśmy, że budżet Olsztyna jest napięty. Czy Olsztyn jest skazany na ten napięty budżet i oszczędzanie na tym, na czym no, nie powinno się oszczędzać, czyli kultura, sport, rekreacja? No na pewno nie. No wszystko jest kwestią wybrania priorytetów. Natomiast nie można traktować Olsztyna no, jako miasta czasami wydającego się no, jak gdyby miastem umarłych. No, proszę czasami pójść na Starówkę wieczorem, to tak naprawdę, jeżeli porówna się niektóre miasta w Polsce, to naprawdę u nas jest pustynia. U nas centrum miasta przeniosło się nad Jezioro Krzywe. Naprawdę jest tu bardzo wiele rzeczy do zrobienia wspólnie z mieszkańcami, natomiast, że budżet jest napięty. Byłem w wielu firmach, mogę powiedzieć, teraz zarządzam oddziałem, w którym jest ponad 800 osób i naprawdę, jeżeli się chce, to wspólnie z załogą można bardzo wielu rzeczy pozytywnych dokonać. I tak uważam, że w Olsztynie również jest to do zrobienia. Natomiast taką kwestią, która musi być unormowana, no to jest stworzenie odpowiedniego zespołu ludzi, chociażby zespołu do spraw rozmów z inwestorami. Zarówno z tymi, którzy chcą się pojawić w Olsztynie, jak i z tymi, których tutaj już widzimy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.